Jesteśmy w miasteczku Dysk Twardy. Panuje tutaj cisza i spokój, ale do czasu. Wirusy buntują się i chcą przejąć władzę nad miastem. Zostało nas tak niewiele. Musimy zrobić coś, żeby się rozprzestrzenić. Przepraszam. Ja mam chyba dobry pomysł. Wymyśliłam takiego sympatycznego wirusa, który nazywa się sympatyczny wirus i on wchodzi wraz z grą do komputera. To jest i potem będziemy mogli przejąć dane wszystkich ludzi w dysku twardym. To jest to. Tylko musimy znaleźć kogoś, kto pomoże nam w naszym planie. Chyba mamy jednego. No, w końcu będę to miał nareszcie. Kolejny, który się nabrał. Stop! Nie rób tego! To jest kolejny wirus. Już usuwam! Pod tym plikiem ukryty jest wirus. Zainstaluj mnie, a wszystkie twoje komputerowe problemy znikną. Nie pobiorę pliku z nieznanego źródła. Patrzmy, chłopiec. Znowu się nie udało. Znowu nasz plan jak w gruzach. Co teraz? Jaki kolejny plan? Spokojnie. Zostały jeszcze urządzenia mobilne. Te najmniej zaawansowane. W końcu są najnowsze i nikt o nich nic nie wie. Tym bardziej prosty użytkownik, dzięki któremu znowu będziemy mogli wejść do komputerów. Szczególnie, że antywirusy nawet teraz są w to bardzo ubogie. To jest to. Zaatakujemy telefony komórkowe, smartfony. To jest to. Czas spełnić nasz plan. Ja! Chociaż coś dobrego stało się dzisiaj. Wygrałem nowy telefon. Wojtek, nie ma nic za darmo. W życiu jest pewna tylko śmierć i trzeba robić wszystko, by jej uniknąć, a przynajmniej opóźnić jej bieg. Wirusy są wśród nas i trzeba ich się wystrzegać. Nie jesteśmy bezpieczni w tym świecie, to jest pewne. Ale śmierć jest pewna. Przyjdzie i już nie odejdzie. Nie ma już dla nas nadziei. System rozwinął się na tyle dobrze, że już nikomu nie zagrażamy. Nie uda nam się już nic zrobić. Pora odejść.